Przygotowując trzeci ogólnopolski kongres forów skarbników, nie chcieliśmy ograniczać się w związku z pandemią, dlatego przygotowaliśmy trzy wirtualne sceny. Przygotowaliśmy kawiarenkę, w której uczestnicy mogą ze sobą dyskutować. Przygotowaliśmy stoiska eksperckie i stoiska tematyczne. Chcieliśmy jednym słowem, aby wszyscy mimo pandemii, mimo tego, że pracujemy online, abyśmy mogli uczestniczyć w kongresie w sposób jak najbardziej efektywny i angażujący. Taki cel nam przyświecał od strony organizacyjnej. Natomiast jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, chcieliśmy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, w jakiej kondycji finansowej znajdują się samorządy w roku po epidemii koronawirusa, w jakiej sytuacji finansowej znajdują się gminy, powiaty i województwa. I okazało się, że odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i jednoznaczna, bo z jednej strony szklanka jest, jak mówili nasi goście, eksperci, do połowy pełna, ale z drugiej strony odbywa się to dużym wysiłkiem i z dużym poziomem niepewności co do rozwoju dalszej sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Obecność przedstawicieli administracji rządowej, Ministerstwa Finansów, ministra Michała Cieślaka daje pewne miejsce i przestrzeń do przekazania postulatów skarbników i środowiska samorządowego i współpracy przy tworzeniu prawa samorządowego. Wszystkie zapowiedzi i obietnice dotyczące zmian i zaangażowania skarbników w możliwość konsultacji tych zmian odbieramy bardzo pozytywnie i trzymamy za słowo, że będzie to prowadzone w dialogu z jednostkami samorządu terytorialnego.